witam po przerwie i zapraszam już na ostatnią rozmowę w dzisiejszym programie. Tym razem porozmawiamy sobie o regatach, czyli będzie żeglarsko dość mocno, a moim gościem jest pani Mariola Kwiryng, sekretarz gminy Stepnica. Witam serdecznie. Witam państwa. No właśnie, 9 lipca, czyli tak naprawdę stosunkowo niedawno, w Stepnicy odbyły się już 5 regaty, regaty Stepnica. Dosyć ciekawe, dosyć fajne wydarzenie. Co by mogła pani o nim opowiedzieć? Jak się to stało? Bo Stepnica generalnie nie jest to duża miejscowość, a jednak godnie przyjmuje żeglarzy. Stepnica, tak, nie jest miejscowością zbyt wielką. Ale samo położenie Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim, infrastruktura, którą oferujemy naszym odwiedzającym nas żeglarzom, no czyni po prostu Stepnicę mekką żeglarzy. Myślę, że takim ewenementem w skali, myślę, że całej Polski jest to, że nasza gmina, choć niewielka, posiada aż 4 przystanie. To niebywałe. Mamy w samej Stepnicy, mamy 2 przystanie. Mamy przystań również w Kopicach, prywatną i mniejszą, ogólnie dostępną w Gąsierzynie. W sumie jesteśmy w stanie pomieścić około 400 jachtów jednocześnie. Nie wiem, czy pani widziała, jakie duże oczy mi się zrobiły przez chwilę. Widziałam. Taka nieduża Stepnica i 400 jachtów. I tak niedaleko od Szczecina, a pani o tym nie wie. No naprawdę, wstyd. Ale to przecudownie, bo na pewno musiało być sporo inwestycji dokonanych w tym miejscu, bo ta infrastruktura dosyć jest istotna dla żeglarzy, bo to są ludzie, którzy pływają po wodach, robią mniejsze, większe odległości i są takie miejsca właśnie, gdzie mogą się zatrzymać i potrzebują też jakiegoś komfortu. Tak, gmina Stepnica przez ostatnie, myślę, że 5 lat bardzo dużo zainwestowała właśnie w poprawę infrastruktury tej żeglarskiej. Z roku na rok coraz lepszą ofertę dla tych żeglarzy mogliśmy im przedstawić, ponieważ wybudowaliśmy całkiem nową przystań w basenie rybackim, która zwie się imienia kapitana Roberta Hilgendorfa, o której pewnie będzie później. Tak. Mamy też bardzo dużą przystań zmodernizowaną na Kanale Młyńskim. Ta przystań jest taką naszą też wizytówką, ponieważ jest to ogromna przystań, ale przystań, która charakteryzuje się wieloma zaletami. Jest to przystań spokojna. Jest to przystań, która już teraz naprawdę oferuje bardzo, bardzo duże zaplecze dla żeglarzy, zaplecze z całym kompleksem sanitarnym. To jest bardzo ważne, bo myślę, że wielu ludzi sobie nawet nie zdaje z tego sprawy, ale te sanitariaty na przystaniach żeglarskich to jest clue, naprawdę. Bardzo ważna sprawa. W tym roku już funkcjonuje właśnie Bosmanat. Jest to naprawdę bardzo ciekawa budowla, jest to dwukondygnacyjny budynek nadwieszony nad kanałem, więc robi to wrażenie. Bosman tam siedzący ma przecudowne widoki. Pozazdrościć pracy. Tak, kanał Młyński jest obiektem monitorowanym, cała przystań jest monitorowana, więc jest tam bezpiecznie. Na przystani są słupki prądowe, prądowo-wodne, więc dostęp do tych mediów jest zapewniony. Tak jak już powiedziałam, są sanitariaty, są bosmani. Przystań jest przepiękna, jest utrzymana w marinistycznym stylu, jest droga dojazdowa wyłożona z kostki brukowej, jest parking, jest w niewielkiej odległości od centrum Stepnicy, więc blisko jest do takich obiektów jak poczta, sklepy, bankomaty. To jest bardzo ważne akurat dla przypływających żeglarzy, którzy też chcą skorzystać z tego typu usług. To tylko pozazdrościć takiego miejsca. Nie wiem, czy my w Szczecinie mamy taką przystań żeglarską, taką fajną? No, cudownie. I tam odbyły się regaty. Ile osób bierze udział w takich regatach, które były zorganizowane w tej przepięknej Stepnicy? Tak, dobrze, że pani mówi, że przepięknej. W tych regatach, tegorocznych regatach, a były to już jubileuszowe, 5 regaty o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica, wzięło udział 34 jachty.
około setki żeglarzy na pokładach tych jachtów. Mogę też przytoczyć troszkę statystyk, bo z okazji właśnie tego jubileuszu przygotowałam się na tę okoliczność. W sumie we wszystkich regatach pięcioletnich wzięło udział około 150 jachtów i 450 żeglarzy startowało właśnie w regatach przez okres 5 lat. Już jest czym się pochwalić. Jest czym się pochwalić. Miejmy nadzieję, że z roku na rok jest coraz więcej, coraz prężniej. Na pewno to widać. Tak, myślę, że żeglarzom przekazują taką informację, że w Stepnicy są ludzie, którzy gościnnie ich przyjmują, że jest fajna właśnie ta infrastruktura, że są fajne przystanie, że się fajnie dzieje, ponieważ regaty nie są organizowane same sobie, tylko są jakby elementem Dni Stepnicy, podczas których jest naprawdę multum różnych innych atrakcji, z których uczestnicy regat mogą skorzystać. Super. Także po przypłynięciu, po tych zmaganiach na wodzie schodzą na ląd i mogą włączyć się do uczczenia dni właśnie Stepnicy, podczas których są koncerty, są atrakcje i dla dzieci, są stoiska. W tegorocznych dniach Stepnicy mieliśmy jazz piknik nad Zalewem Szczecińskim. Gościliśmy u nas Łukasza Zagrobelnego, który dał przecudowny koncert. To tylko pogratulować pomysłu, bo myślę, że to naprawdę faktycznie połączenie jakby tych dwóch wydarzeń daje mnóstwo możliwości, bo i same regaty są świetną atrakcją podczas Dni Stepnicy, jak i sama impreza wypełniona koncertami i atrakcjami dla żeglarzy. Także tak, tak. Naprawdę świetny pomysł, myślę, że no, warto na pewno ponawiać. I teraz wrócimy, właśnie, bo to jest też ciekawa rzecz. Przystań żeglarska w dniu, gdy odbywały się regaty, nadano jej imię kapitana Roberta Hilgendorfa. No właśnie, kim ten kapitan Robert Hilgendorf jest? Bo ja się przyznam ze wstydem, że nie mam pojęcia, ale może mi pani wybaczy, bo żeglarzem nie jestem, więc nie znam wszystkich kapitanów, ale może pani się uda przybliżyć tą sylwetkę troszeczkę bliżej. No szkoda, że z nami nie ma wnioskodawcy nadania imienia właśnie przystani w Stepnicy imienia kapitana Roberta Hilgendorfa, ponieważ wnioskodawcą był Sławomir Turniak, stepnicki żeglarz, a jest to słynna postać z uwagi na to, że wśród żeglarzy jest postacią bardzo cenioną. Był to słynny kapitan przełomu XIX i XX wieku, a skąd on się znalazł w Stepnicy? On się po prostu tam urodził. Naprawdę. I dotarcie do takiego właśnie wydarzenia dało początek pomysłowi, żeby rzeczywiście tej przystani nadać takie imię. Urodził się w Świbnie, jest to miejscowość przy Stepnicy. W Stepnicy, na wodach Zalewu Szczecińskiego, Roztoki Odrzańskiej, pod okiem swojego ojca zarażał się pasją żeglarską. W wieku 12 lat już potrafił prowadzić statek. Wyprowadził się ze Stepnicy, ale to tylko po to, żeby zdobywać dalsze szczeble po prostu kunsztu żeglarskiego. W wieku 29 lat został już kapitanem. To w bardzo młodym wieku. Tak, statku i w tamtych czasach. No myślę, że to jest bardzo, bardzo znana postać, postać budząca uznanie wśród żeglarzy z uwagi na to, że kapitan Robert Hilgendorf 66 razy opłynął przylądek Horn. Jest to naprawdę bardzo, bardzo taka naprawdę znacząca wśród żeglarzy rzecz. No, powiem teraz, że no, jakby bardzo oczywisty wybór. Tak. Innego nie mogło być. Pani Mariolu, ja bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo ciekawych rzeczy się dowiedziałam. Teraz naprawdę mam ochotę pojechać do Stepnicy i obejrzeć tą przystań żeglarską. Serdecznie panią zapraszam. Dziękuję raz jeszcze za spotkanie. Dziękuję. Moim gościem była pani Mariola Kwiręk, sekretarz gminy Stepnica, a ja państwu bardzo dziękuję za spędzony ze mną czas i do zobaczenia w kolejnym wydaniu programu Galaktyka Pomerania.